Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Rozwiązanie wyzwania 40 o najbliższych czasach. Zaczniemy od wyznaczenia najbliższych, lepszych, gorszych czasów w klasycznym Excelu. Później zrobimy to w Excelu tablicowym i później wyszukamy najbliższy czas, niezależnie czy on był lepszy czy gorszy. Czyli chodzi o najbliższą wartość liczbową tak naprawdę, bo pamiętajmy, w Excelu czas to tak naprawdę liczba. I żeby nam było łatwiej, to najpierw zrobimy sobie to, co jest dla nas najważniejsze w tym rozwiązaniu, czyli tak naprawdę testy, bo musimy znaleźć najlepszy, lepszy, gorszy czas dla konkretnego zawodnika, patrząc na jego średni czas. Takie jest założenie. Czyli musimy sobie sprawdzić, gdzie w ogóle jest ten zawodnik, to jest pierwszy nasz warunek. No i później, w zależności od tego, czy szukamy lepszego, czy gorszego, to musimy sprawdzić lepsze, gorsze wartości, mniejsze, większe wartości liczbowe. Czyli zaczynamy na pierwszy test logiczny. I ja wykorzystuję tu, że mam Excel tablicowy, żeby mi się formuły rozlewały, żebyśmy od razu pracowali na całej kolumnie z danymi, widzieli jej wyniki, bo później musimy to schować do pojedynczej formuły. Ok, czyli pierwszy nasz test logiczny, od razu napiszę go w nawiasach, to jest sprawdzenie, czy ten konkretny zawodnik to jest tu pierwszy, czyli Tadeusz, czyli od B3 do końca, Ctrl Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace wracam i sprawdzam, czy ta wartość tu to jest Tadeusz, tak? I mamy wynik. I ja może sobie od razu tutaj zablokuję F4, względnie ten zakres danych, bo do formuły, żebym pamiętał, że muszę mieć ten zakres zablokowany, czyli a do rozlewania nie jest akurat potrzebne w Excelu tablicowym, ale w klasycznym, jak będziemy przeciągać tą formułę, to jest jak najbardziej wskazane. Czyli do rozlania mamy tutaj, tu jest Tadeusz, więc mamy prawdę. Później, o, tu mamy znowu Tadeusza i tu jeszcze Tadeusza, więc mamy prawdę tam, gdzie Tadeusz się pojawił. I nas w pierwszej kolejności interesuje najbliższy, lepszy czas, czyli mniejszy. Tak, w zawodach przeważnie lepszy, to oznacza, że mniejszy wynik, mniejsza wartość. Więc do tego testu logicznego układamy jeszcze jeden, który musi wystąpić jednocześnie, ponieważ nie możemy wykorzystać tu funkcji oraz lub ze względu na to, że one zawsze zwracają jedną wartość, a nam potrzebujemy całej tablicy, to wykonujemy tu mnożenie, które nam zastępuje właśnie test logiczny i tak łączenie na zasadzie i, czyli mnożenie. I teraz patrzymy po kolumnie z czasem na to, że te wartości mają być lepsze, czyli mniejsze od tu wyszukiwanej wartości. Zamykam. I od razu tak, żebym pamiętał, F4 blokuje ten zakres. Tak, do formuły będę potrzebował, żeby ten zakres był zablokowany, a tu czas średni i zawodnik tak będą musieli się zmieniać, jak będziemy formułę przeciągać w dół po naszych tutaj parametrach. Ok, czyli mamy teraz połączone wyniki, tak, mnożenie, ogólnie dowolna operacja matematyczna sprawia, że wartości logiczne, prawda, fałsz, zamieniają się na zera i jedynki, więc mamy jedynkę tylko wtedy, kiedy dwa warunki były spełnione, czyli tutaj mamy wiersz Tadeusza, gdzie były oba warunki spełnione, a tu mamy właśnie dwa różne, czyli tutaj jest Tadeusz, ale tak czas nie był mniejszy. Tu mamy Tadeusza i czas był mniejszy, więc to jest jedynka. Teraz właśnie jak mamy te jedynki, to czyli mamy informację, że te wiersze, te konkretnie wartości czasu nas interesują i to w Excelu klasycznym rozwiązuje się właśnie za pomocą funkcji jeżeli, tak? Czyli jeśli są warunki spełnione, to chcemy mieć ten czas, a jeśli nie są spełnione, to chcemy mieć coś, co łatwo w tej sytuacji możemy pominąć i to będzie dokładnie wartość logiczna fałsz. Czyli te testy logiczne wstawiamy do funkcji jeżeli, dopisuję nawiasy, żeby ilość się zgadzała i tu mamy nasz test logiczny zrobiony, całą kolumnę testów logicznych i jeśli tak był spełniony ten całkowity ten test logiczny, czyli te jedynki się pojawiały, to chcemy zwrócić kolumnę wartość z czasem, czyli podajemy kolumnę z czasem. A w przeciwnej sytuacji, jak wspominałem, chcemy mieć coś, co łatwo możemy pominąć i to jest fałsz. Czyli jak sobie teraz funkcję, jeżeli zamknę, nie podając jej ostatniego argumentu wartości, jeżeli fałsz, to właśnie w miejscach tych zer będziemy mieli wartości logiczne fałsz, w innych będziemy mieli liczbę odpowiadającą za czas. A i tu też ten zakres bezwzględnie sobie zablokuję, żeby pamiętać o tym do formuły. No, czyli mam formułę już z grubsza przygotowano, ją sobie tutaj zostawię, żeby było widać te nasze wyniki rozlewania, że tam, gdzie był test logiczny, nasze warunki spełnione, to wyciągamy wartość, tam, gdzie nie, to jest fałsz. I taka funkcja, tak, czyli ta nasze jeżeli, wystarczy wstawić, interesuje teraz najbliższy, lepszy czas. I patrzyliśmy na lepsze czasy, patrząc na ten warunek, mniejsze
niż najbliższe lepsze, tak, to w tej sytuacji będzie po prostu maksymalna wartość z tych wartości, bo one już zostały ograniczone z góry, no to musimy właśnie najbliższy, czyli maksymalny. I tylko, no tyle wystarczy, tak, wstawić wynik funkcji jeżeli do funkcji max i w klasycznym Excelu trzeba pamiętać, zatwierdzić tą funkcję Ctrl Shift Enter, tak, i teraz zakresy tam są zablokowane, jak skopiuję formułę w dół, ona za bardzo mi się skopiowała, no to sobie o, przeciągnę, jak patrzę, zakresy prawidłowo są, mamy wyniki dla poszczególnych zawodników i teraz najbliższy, gorszy czas, tak, bardzo łatwo zrobić z tej formuły. Kopiujemy sobie tą formułę tu obok, tak, wszystko pozablokowane co potrzeba i teraz warunek musimy zmienić, że nas interesuje teraz najbliższy, ale gorszy czas, czyli nie mniejszy, a większy i tak, ponieważ mamy wartości w górę, to teraz funkcję max potrzebujemy zamienić na min, tak, czyli wybrać ten najmniejszy z wartości powyżej. Dotwierdzam formułę, przeciągam sobie w dół i mam konkretne wynik. I pamiętajmy, w klasycznym Excelu tą formułę trzeba zatwierdzić Ctrl Shift Enter. Ale mamy możliwości, które tak pozwalają nam bez zatwierdzania Ctrl Shift Enter i to jest przykładowo funkcja agreguj, tak? I funkcja agreguj jest od Excela 2010 i ułatwia sporo obliczeń tablicowych, znaczy się przede wszystkim umożliwia to, że wiele formuł tablicowych można zatwierdzać bez Ctrl Shift Enter, tylko trzeba poznać dobrze tą funkcję. Przede wszystkim wybieramy w niej funkcję, tak, po jakich będzie wykonywane podsumowanie dalszych obliczeń, dokładniej tak obliczeń wykonanych tutaj w argumencie tablica. I tak, nie możemy wykorzystać tu bezpośrednio funkcji max, bo musimy wykorzystać funkcje, które radzą sobie z operacjami na tablicach, więc musimy przejść do argumentów maxka, minka. One sobie właśnie radzą z operacjami na tablicach i te powyżej również. Czyli tu muszę, pierwszy to był tak jak tu max, czyli wartość funkcji 14, wybieram funkcję numer 14, czyli maxka, średnik, opcje. Nas interesuje, żeby tu pominąć wartości błędów, czyli wpisujemy wartość 6. Tak? I teraz możemy tą zbudować tablicę. Tak? I przede wszystkim mam skopiowane te testy logiczne, więc one mi są potrzebne. I w funkcji agreguj, tak żeby pominąć właśnie te wartości logiczne fałsz min, najczęściej wykonuje się dzielenie, czyli czas, tu nasze wszystkie czasy, czyli kontrol strzałka w dół, tak F4 blokuje bezwzględnie ten cały zakres, dzielę sobie w nawias, kopiuję moje testy logiczne w nawiasach, tak, czyli żeby na pewno najpierw wykonały się operacje porównania, później mnożenie, a na koniec dzielenie, tak, to robię sobie tą tablicę. Jak sobie podświetlę F9, to mam tablicę wartości liczbowych i błędów dzielenia przez 0. Tak, błędy dzielenia są przez 0, są tam, gdzie tu wcześniejszych mieliśmy fałsz, no bo fałsz przy dowolnej operacji matematycznej zamienia się na 0, a coś podzielić przez 0, to jest w Excelu błąd dzielenia przez 0 i dlatego braliśmy sobie wcześniej tutaj opcję pomijania błędu. Tak, i jak mamy tutaj tablicę wypełnioną, to muszę jeszcze, muszę skasować sobie ten rysunek z tyłu, czyli tutaj średnik, tak, muszę jeszcze podać argument k dla funkcji max, k, min, k. No i to jest jedynka, bo nas interesuje największy w tym sytuacji. No i zatwierdzamy sobie formułę, tak, to już za daleko, muszę przeciągnąć i danych, i tu mamy przeciągnięcie, tak, pierwszy, tak samo jak tutaj, największy, no te, skasuję, żeby mi nie przeszkadzały w naszych formułach, czyli mamy najbliższy, lepszy czas wyliczony za pomocą funkcji agreguj i możemy sobie formułę skopiować, żeby znaleźć teraz najbliższy, gorszy czas, czyli znowu zmieniamy funkcję max na min, czyli z 14 na 15 przechodzimy i znowu ten warunek mniejsze niż zamieniamy na większe niż, tak żeby odpowiednie wartości tylko brać pod uwagę. I zatwierdzamy naszą formułę. Ctrl Enter, tak, na zakresie i mamy prawidłowe wyniki. Jak widać, że tu się tak powinno jak najbardziej wszystko zgadzać. Od Excela 2019 jest jeszcze jedno rozwiązanie, tak jeszcze jesteśmy w klasycznym Excelu, gdzie nie ma obliczeń na tablicach. I to jest funkcja maxka, max warunków i min warunków.
czyli max warunków, czyli musimy sprawdzić sobie maksymalny warunek, czyli najpierw patrzymy sobie, że chcemy maksymalną wartość z zakresu czasu, czyli tutaj sobie ten zakres blokujemy kolumnę czasu, średnik, pierwszy zakres, który sprawdzamy, to jest zawodnik, czyli ten, ta kolumna, F4 blokujemy, średnik, o tutaj zawodnik pierwszy to Tadeusz, tak, ten ma się przesuwać w dół swoją i jeszcze czas, tak, ten zakres blokujemy bezwzględnie, średnik i chcę jeszcze, aha, ma być wartość mniejsza, tak, od tej wartości, o, tu, średni. Zamykamy formułę, zatwierdzamy, o, widzimy znowu kolejny, ten sam wynik, więc wszystko powinno być prawidłowo, tak, mogę sobie skopiować tą formułę, bo teraz potrzebuję najbliższy, gorszy czas, czyli znowu max zamieniamy na min, tak, i jeszcze potrzebuję zamienić min warunków, jest ta funkcja, tak? I tu warunek na wartości większe od. I zatwierdzamy i wkopiujemy formułę, właśnie za daleko mi się kopiłem, bo łączy te wszystkie dane, więc o, tu na tym zakresie mamy wyniki. Tu znowu najprostsze rozwiązanie, ale tu jest od Excela 2019. Bez CSM, bez zatwierdzenia Ctrl Shift Enter, od Excela 2010, no i we wcześniejszych Excelach zagnieżdżone, no, zagnieżdżone formuły, jeżeli i trzeba zatwierdzić Ctrl Shift Enter. Ok, klasyczne rozwiązania za nami. Ja sobie zrobię miejsce, żeby popracować. A tu akurat no, nie potrzebuję aż tyle miejsca, bo pracując w Excelu tablicowym, warunki często prosto sobie rozwiązać za pomocą funkcji filtrujących. Tak, to jest jedna z możliwości. Czyli napiszę sobie funkcję filtruj, tak, która tak, interesuje nas czas, czyli patrzymy na czas. Tak. O, tu też będę potrzebował zablokować zakres, no bo będziemy formułę dla różnych zawodników robić. Czyli blokuję ten zakres F4, średnik i teraz uwzględniamy wszystkich zawodników Tadeusza. Czyli zaznaczamy kolumnę z Tadeuszem, blokuję bezwzględnie F4 i równa się temu konkretnemu zawodnikowi. I teraz po prostu funkcja filtruj zwróci nam tylko wyniki dla Tadeusza. Tak, tu możemy zobaczyć pierwszy wynik, tak przy zaokrągleniu to jest dokładnie ta sama wartość. Później, tak, tu mamy ten wynik drugi, o, to jest drugi Tadeusz, tylko on jeszcze nie jest odfiltrowany, nie, bo nie spełnia naszych warunków, ale jest też trzeci, tak, czyli mamy wyniki tylko dla Tadeusza, jeśli chodzi o czas. I jak mamy już taką tablicę, to w Excelu tablicowym możemy łatwo to wyliczyć, bo mamy funkcję x wyszukaj. Tak? I dla nas szukaną wartością jest średni czas i jego szukamy w tej tablicy, tak, przefiltrowanej już po wybranym zawodniku. Ctrl C, kopiuję sobie tą całą tablicę, ten wynik funkcji filtruj. I jak funkcja x wyszukaj by ją znalazła, to by ją zwróciła. No, więc jako zwracaną tablicę podajemy tą samą tablicę, tylko jest kwestia taka, że nas interesuje idealna wartość, tak średnia, tak domyślę, tak, lub mniejsza. I funkcja x wyszukaj w swoim piątym argumencie ma tryb dopasowania, ma właśnie odpowiednią opcję. Tak? Ma tu wartość minus 1. Dokładne dopasowanie lub następny mniejszy element. Tak? Czyli mamy, zatwierdzamy sobie formułę i mamy wynik. To jest właśnie ten wynik. I zobaczymy, czy mam tu formatowanie. No, czyli to jest nasz wynik. Jest sformatowane tak jak czas, czyli widzimy, że ta wartość to jest dokładnie ten sam czas. Czyli jak sobie tutaj skopiuję, no właśnie za daleko, się kopiuję po kliknięciu, więc przeciągam dokładnie te same czasy. I analogicznie mamy tu wyszukane wartości, całą tą formułę, Ctrl-Z mogę skopiować i żeby znaleźć najbliższy, gorszy czas, wystarczy tu minus jedynkę zmienić na jedynkę. Dokładne dopasowanie lub następny, większy element. Zatwierdzamy formułę i kopiujemy. Przeciągam sobie w dół, bo mi się kopiuje przecież za daleko. Kopiujemy, przeciągamy sobie w dół. Możemy zobaczyć, że są dokładnie takie same wyniki, jak w rozwiązaniach w klasycznym Excelu. Tak, w Excelu tablicowym właśnie dzięki pracom na tablicy, funkcji filtru i podobnym dużo prościej nam wykonywać podobne operacje. Kontynuujemy rozwiązanie wyzwania 40. Tym razem szukamy najbliższego czasu po jednej formule dla klasycznego i tablicowego Excela. I ja sobie dołożę tutaj kolumnę, żeby ułatwić
zrozumienie tego, jak my szukamy tego najbliższego czasu, tak? Czyli chcemy właśnie najmniejszą różnicę znaleźć. Czyli może najpierw znajdźmy różnicę pomiędzy tutaj średnim czasem, tak, a aktualnym czasem. Czyli znowu robimy sobie to po całej kolumnie danych, tak, bo będziemy potrzebować całą kolumnę danych. F4 blokuje bezwzględnie i przyrównuje, odejmuje ten tutaj konkretny średni czas przykładowy. No i mamy, tak widać, bardzo małe liczby, które się tutaj pojawiają w naszych danych, parametrach, tak, i one są, no, z założenia malutkie, co powinniśmy zwrócić, na co powinniśmy zwrócić uwagę, one są z wartościami ujemnymi i dodatnimi, tak, czyli z minusami i z plusami, tak, nie możemy sobie na to pozwolić, potrzebujemy, żeby te wartości miały tak jeden znak, bo wtedy, no, z założenia najmniejsza wartość to zawsze jest ta ujemna, więc po prostu musimy wyciągnąć moduł liczby z tego odejmowania. I jak sobie wyciągniemy moduł, to wszystkie wartości są dodatnie, czyli tak możemy je porównywać do siebie. Nie ma znaczenia, czy one są w prawo, czy w lewo przechylone, tak, czyli te wyniki są mniejsze, czy większe od tego czasu, który rozpatrujemy. I czyli mamy po prostu różnicę pomiędzy poszczególnymi wartościami i nas interesuje konkretny zawodnik, więc teraz te wyniki chcielibyśmy ograniczyć, żeby się pokazywały tylko wtedy, kiedy jest, tak, tu przykładowo Tadeusz, i podobnie jak w wcześniej. Czyli dokładamy sobie od razu funkcję jeżeli z testem logicznym, czyli patrzymy po całej kolumnie zawodników, F4 blokuje, tak, przyrównuje do tego konkretnego zawodnika średnik, tak, czyli tu wartość jeżeli prawda, to właśnie wyniki tych obliczeń modułowych, jeśli wartość fałsz, no to fałsz, tak, czyli nie podajemy argumentu. Jak zatwierdzimy formułę, to mamy fałsz, tak, w działaniu. Jeśli jest konkretny zawodnik, to powinien, przedstawił mi się nasz Tadeusz, i teraz mamy wyniki tylko wtedy, kiedy się pojawi Tadeusz, tak, czyli teraz mamy prawidłowe rozwinięcie, no i teraz szukamy po prostu minimalnej wartości stąd, tak, czyli minimalnej wartości stąd potrzebujemy, to jest nasz najmniejszy czas, czyli ja sobie kopiuję, tak, całą formułę w to miejsce i wyciągam minimalną wartość, tylko że ta minimalna wartość to teraz nie jest ten najbliższy czas, to jest różnica pomiędzy najbliższym czasem a tym czasem, który szukamy, tak, jeśli chodzi o nasze obliczenia. I tak można tutaj już ewentualnie poglądać, zastanawiać się, który to jest z tych czasów, no bo tu musi być jeden z tych dwóch, jeśli wszystko wcześniej obliczyliśmy prawidłowo. No to jak możemy znaleźć właśnie ten czas? No, możemy sobie w klasycznym Excelu wyszukać jego pozycję, czyli dodajemy funkcję podaj pozycję, szukamy tej konkretnej wartości i my, żeby sobie troszeczkę ułatwić, skrócić formułę, założymy, że nie ma sytuacji, że będą gdzieś jakieś duplikaty, że jakiś inny zawodnik też będzie mógł osiągnąć taką samą różnicę pomiędzy tym konkretnym średnim, czasem, a średnim czasem naszego zawodnika. Jeśli byłyby takie możliwości, no to musielibyśmy skopiować całą funkcję jeżeli, a my skopiujemy tylko moduł liczby, czyli tutaj średnik, tak, i wstawiamy sobie moduł liczby, całą kolumnę naszych danych, tak, i szuka funkcja podaj pozycję, gdzie, tak, w tym ta minimalna różnica z tego ograniczenia, tak, z warunkiem wyszukana wartość jest po wszystkich modułach, tak, zakładamy, że nie ma, inny zawodnik nie będzie miał takiego samego czasu, więc tu moduł i przeszuki, a jeśli byśmy tak zakładali, no to musielibyśmy całą funkcję jeżeli kopiować, to ona ogranicza te warunki, i tryb dopasowania 0, tak, czyli mamy odnalezioną pozycję, tak, czyli ta formuła podejrzę F9, bo tam mam sformatowane jako czas, więc pojawiły się same 0, a to jest 11 pozycja. No, czyli tu wygląda chyba prawidłowo, że ten nasz zawód, a nie, tutaj w tym wcześniejszy, czyli to w 13 wierszu powinien być ten najmniejszy czas. No, czyli powinien się zgadzać, czyli teraz potrzebujemy tylko wyciągnąć. Mamy pozycję, a jak mamy pozycję, no to w klasycznym Excelu towarzyszka funkcji podaj pozycję, to funkcja index, i tu już po
całej kolumnie z czasem, tak? Czyli wyciągamy tą konkretną pozycję, ten konkretny numer wiersza, zamykamy, zatwierdzamy Ctrl Shift Enter w klasycznym Excelu i możemy formułę tak skopiować na pozostałe komórki, no przeciągnąć, takie Ctrl Shift Enter, zatwierdzimy to, przeciągnąć. I widać, że wybrany akurat został tu w ten czas, tu ten czas, tak, i odpowiednio, o, tu ten czas, o, tu, o, bo już tak, żeby nie było cały czas z tej samej strony. Widać, że są różne czasy bliższe naszemu średniemu czasowi. I w Excelu tablicowym no, wiele nie możemy zmienić. Dalej potrzebujemy właśnie wyszukać się, znaleźć ten warunek. Odfiltrowanie wartości nam niewiele pomaga. A wręcz właśnie może bardziej komplikować formułę. Więc tu szukana wartość, tak, to możemy właśnie znaleźć tą konkretną wartość. Kopiujemy, bo to jest konkretne, teraz szukamy konkretnej wartości, czyli ten cały, to minimalna wartość pod warunkiem wyszukana, czyli znowu tutaj mamy o, tak, minimalną wyszukaną wartość, tak, i za pomocą funkcji x.wyszukaj, no szukamy jej, tak, mówiłem, robimy założenie, że nie ma duplikatów, więc w różnicach, w modułach liczby, tak, średnik i zwracamy analogicznie czas. Tak, w działaniu po całym tym zakresie. Tylko gdzieś pewnie muszę jeszcze, no, tutaj zdecydowanie F4 zablokować ten zakres bezwzględnie, żeby się nie ruszał. I zamykamy funkcję X wyszukaj i zatwierdzamy, tak, tutaj mogę sobie przeciągnąć, zatwierdzić, a przeciągnę. Wyniki powinny być analogiczne, no, bo użyliśmy założenia tych samych formuł i mimo, że to jest rozwiązanie w tablicowym Excelu, to większość porównań jest taka sama, bo tu filtrowanie by nam niewiele pomogło w wynikach, a wręcz by nam komplikowało, bo zmieniałoby rozmiary tablic, tak, zmniejszyłoby rozmiar kolumny i komplikowałoby te dalsze ustawienia, więc mi jest zdecydowanie prościej wrócić. Tak, przypominam, jakby były potrzeba było, że ktoś tam będzie miał jakimś cudem taki samą różnicę czasu, no to trzeba by po prostu tą całą funkcję, jeżeli, skopiować do tak przeszukiwanej tablicy. Wyniki powinny być cały czas niezmienione, bo my zrobiliśmy takie założenie, że nie ma duplikatów. Przy takiej dokładności, jaką my tu mamy, ta szansa na to jest, nie wierzymy w to, szczególnie, a nawet jeśli byłby duplikat, to znaleźlibyśmy najbliższy czas. To byłby tak ten sam czas. Więc może zostać właśnie ta prostsza, więc Ctrl Z, Ctrl Z, ta prostsza wersja i mamy rozwiązanie. Najbliższy, lepszy, gorszy czas na różne sposoby w klasycznym Excelu, w tablicowym Excelu, tak to faktycznie można było tak sobie, o, troszeczkę przesunę, żeby troszeczkę chciałem przesunąć, żeby było lepiej widać, tak, tutaj właśnie filtruj się sprawdzało, bo łatwo było skopiować, tu filtruj by nam właśnie modyfikowało, bardziej komplikowało tą formułę niż to jest potrzebne, więc, no tutaj, bardziej by komplikowało w tablicowym Excelu, więc bardziej klasyczne rozwiązanie, tylko za pomocą funkcji x wyszukaj, żeby już wyszukać tablicowo od razu, a nie tak za pomocą indeks podaj pozycje połączonych razem.